Siemka, dzisiaj prosty przepis na zupę dyniową i zaczynam od pokrojenia dyni i wyciągnięcia z niej pestek. Następnie w naczyniu żaroodpornym układam pokrojone kawałki dyni, cebulę, ziemniaczki, pomidory, czosnek, jeśli chodzi o zioła to rozmaryn i bazylię. Całość polewam oliwą, dodaję sól, pieprz, paprykę wędzoną i następnie całość wkładam do piekarnika na około 45 minut. Jak już warzywa są gotowe, no to je miksuję. W międzyczasie smażę grzanki na masełku czosnkowym i jak już zupka jest gotowa, polewam ją jogurtem naturalnym, dodaję trochę kolendry i gotowe! Pychota! My dodaliśmy jeszcze trochę mozzarelli, więc życzę Wam smacznego. Jest to super pomysł na wspólny obiad.